Ja się prężył, że pokonał mnie przez TKO, no to ja go teraz pokonałem przez czyste KO. Małgorzata Brzezińska dla kanału Koloseum, ze mną zwycięzca. No w końcu zrobiłeś przysługę Polakom. Witam cię. Tak, czułem te ręce, to dzisiaj nie były moje ręce, to były ręce wszystkich Polaków, którzy żądali zemsty. No i dało się zauważyć na publice. Ja już zauważyłam, że w trzeciej rundzie miałeś taki luz na rozpoczęciu, że aż zagrzewałeś ich tam do kibicowania. Jak ty się z tym czułeś wszystkim? Bardzo dobrze, bardzo motywowało mnie to. Czułem wsparcie ludzi. Tak naprawdę wiedzieliśmy, że Szeliga jest niebezpieczny tylko w pierwszej rundzie. Potem już straci kondycję i będziemy go wykańczać, a mężczyznę poznaje się potem jak kończy, a nie jak zaczyna. Dokładnie, ale też jeśli chodzi o to całe jego takie psychiczne... No właśnie, bo ty możesz nam dać relację prosto po tym, jak byłeś u swoich widzów. Byli zachwyceni, została moja córcia takiego hipopotamka. To jest wystarczające za poskromienie Piotra Szeligi, myślisz? Myślę, że tak. Myślę, że Milka będzie zadowolona. Dobra, miałeś dużo czystszą głowę niż ostatnim razem, kiedy wychodziłeś do walki, bo przed ostatnią, dopiero co zostałeś ojcem, teraz... Tak, dwa dni dosłownie minęły od tego, jak... I mówię, no pomimo tego, że chciałem, jakby twierdziłem, że nie miało to na mnie wpływu, to było najważniejsze wydarzenie w moim życiu. No ta walka pierwsza z Szeligą, tak jak każda walka, to jest po prostu kolejna walka, ale narodziny córki, no nie dzieją się codziennie. Na pewno mi to siedziało w głowie, ale dzisiaj już było normalnie. Totalny luz, no i to wielkie... Nie na tą rękę upadłem, jak amator, totalny, ale... I to wielkie historyczne wyjście do Krzysztofa Krawczyka, jak wszyscy prosili, tak wybłagali tak, i było. To było dla ludzi, tak naprawdę ja wyszedłem do czego innego, ale ludzie po prostu domagali się. Dostałem tysiące wiadomości. Już nie na Instagramie, już nie mówię na TikToku i tych innych, bo tam to było viralem, prawda? Tak technicznie, jakbyś streścił tą walkę z twojej perspektywy, bo dało się z perspektywy widza zauważyć, że ta przewaga była i w pierwszej, i drugiej rundzie, no w trzeciej to już zdecydowanie jakby na twoją korzyść. Myślałeś, że wstanie? Szczerze mówiąc, myślałem, że wstanie. Myślałem, że wstanie, ale tam już bardziej to już... Nie, ja myślę, że to nie był ten cios, sam cios na wątrobę siadł czyściutko i poszedł i z prawej strony, i z lewej, więc ta wątroba naprawdę musiała podskoczyć, ale wydaje mi się, że to było po prostu quit. Marcin, bo ty tak wyglądasz, jakbyś w ogóle nie walczył dzisiaj. To było poddanie się. No i już ustawia... Jeśli ja się prężył, że pokonałem przez TKO, no to ja go teraz pokonałem przez czyste KO. Tak, bo mógł wstać. Słuchaj, już ustawia się kolejka do ciebie. Tutaj Tomaszek Zadyma Gromadzki już wychyla się, tyle, że chciałby tą walkę w K1. Nie wychyla się, tylko ja powiedziałem, ale Zadyma, czy on, bardzo nie, chętnie. On nie mówił, czy on nie mówił, że on godzi się na zasady, na wszystkie zasady? Bo ja powiedziałem, ja chcę łatwy walk, a wiem, że walka z Zadymą w MMA to będzie bułeczka z masełkiem. On nie chciałby w MMA. A czemu? Ja nie chcę w stójce, on ma 50 walk w boksie, a ja mam tylko 14 w MMA. No dobra, 21, bo 14 wygranych. I wczoraj też Robert Karaś wspominał o tym. Czy ty, patrząc na te jego dotychczasowe dokonania, tą jego wydolność i tak dalej, chciałbyś? Bo no raczej on tutaj byłby w pozycji underdoga, wiadomo. Wiesz, ale... Z Robertem możemy się bardziej umówić na sparing, bo bardzo szanuję Roberta Karasia. Mordo, w formie jest. Bardzo szanuję Roberta Karasia, bardzo go lubię w ogóle personalnie. Jestem takim typem człowieka, który bardzo do mnie przemawia bezpośrednim. Lubię takie poczucie humoru, jaką ma, ale też na przykład lubię Kubę Nowaczkiewicza, więc dzisiaj byłem bardzo rozdarty i nawet powstrzymałem się przed obstawieniem tego na BetClicku. No i jeśli chodzi o temat z Szeligą, sprawa jest już zamknięta w końcu, ten rewanż się odbył. To chyba był taki najważniejszy do odbycia tutaj. Tak, uważam, że... Szeliga nie był w najlepszej formie, więc ja przegrałem pierwszą walkę, on zgodził się na rewanż, więc jeżeli będzie chciał kiedyś trylogię, jak się podciągnie trochę iść i wyprostuje swoje jakieś tam... Będzie w stanie zrobić pełny obóz przygotowawczy, reszta mnie nie interesuje, wtedy możemy zawalczyć trzeci raz. I właśnie... definitywnie, chociaż wydaje mi się, że czyste KO kontra przegrane przez kontuzję po wycięciu, no to nie zostawia już dużo, ale myślę, że jeżeli będzie chciał, to... Zapraszam. Będę kasował sobie te, odcinał kupony do końca kariery naszej lidze. Piotrek wielokrotnie powtarzał, że on wcale nie musiał ci dawać tego rewanżu. Nawet w Training Day pojawiały się takie teksty z jego strony. Widziałem na ważeniu? W którym momencie? Ostatnim. Ostatnie moje trzy słowa. To powtórz. Wróćcie tam. Powiedziałem, że zostanie jutro w pizdę, ale przynajmniej na komornika wystarczy. Więc na pewno, może nie musiał mi dawać rewanżu, ale był zdeterminowany i zdesperowany bardziej.
do tej walki. No i masz już spokój od całego tego tematu, całej tej otoczki i dram związanych z sytuacją, z sytuacjami prywatnymi Szeliga. Dobrze wiedzą, że gdyby Szeliga nie był moim przeciwnikiem, ja bym tego tematu nie poruszał, wypowiedziałbym się na ten temat raz i zamknął ten temat, ale wszędzie, gdzie szliśmy, drążyli ten temat, jako prowadzący Sixpacka, troszeczkę taki kanał komentary, czułem się zobligowany. Marcin, zdradź mi sekret tej koszulki. Od poniedziałku cię w niej widzę. Czy jest ich pięć, czy po prostu... Jest ich całe mnóstwo. Jest ich całe mnóstwo, więc zapraszam na środowisko miejskie. Kupujcie Team Zombie. No. I kto następny? Tak na szybko. Rewanż Szeligą, trzecia trylogia. Zadyma albo Kornik Sowiński. A czemu tak chciałbyś tej walki z Kornikiem? Bo sam wspominałeś, że gdzieś tam... Nie było do walki. Ja nie chciałbym tej walki, bo jeżeli ktoś kogoś pokonał, to czemu miałbym... Ja tylko mówię, że jestem skłonny mu dać ten rewanż, tak? Bo wiem, że chodzi po wszystkich programach i spłakuje się w każdym wywiadzie, że chciałby ze mną walczyć, no to... Dajesz tą walkę. Wielkie gratulacje, Marcin, dla ciebie i miłego afteru. Dziękuję bardzo.